Cześć, jestem Promi Promilowski i po bardzo długim czasie na padzie ponownie zagramy sobie w dobrze wam znaną grę, której mi nie przechwytuje OBS. No nie przechwytuje. Także szybko przechwyć mi ją. Witamy w Lego Marvel Avengers. Tak, Lego Marvel Adventures. Witam w Avengersach ponownie. Tutaj grę. Cyk, cyk. Dokładnie tak. Wracamy sobie do tej gierki. Ostatnio ją teasowałem na społeczności. A zamiast tego wróciła seria FNAF AR. Ale chodziło mi, żeby ta seria wróciła. Ogólnie, jak wrzuciłem to zdjęcie Lego. Dobra. Robimy DC misję AIM. Nie ma nic do IMA. Jakoś dało się. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Ach, stęskniłem się za tą grą. Młody, ja ci miałem nie pomagać. Ty se kuźwarać sam. Podróby Starka jakieś, kurde. Dajcie mi rozdupić bałwana. Leżeć. Dobra, tam się nie dostajemy. Tam by było fajnie się dostać na górę. Ale to pewnie dopiero po skończeniu misji inną postacią będziemy mogli się tam dostać. Dobra. Au, oj, nie chciałem. Nie. Ostatnio jak widzieliście, wleciały stare filmy z Marvel Avengers. Ale stęskiłem się za grą tą, bo jej nie dokończyłem wtedy, którym się budowało. B. Wtedy też, no, nie miałem tego przejść, dlatego się zniechęciłem i po tej długiej przerwie witamy znów ponownie tu. Okej. Leżeć. Lecisz, Stark. A nie, to będzie to z dronem. Oby on działał. Ostatnio właśnie przez niego się zniechęciłem do tej gry. Jeśli nie widzieliście nigdy serii, to tu w prawym górnym rogu, tam nade mną. Okej. Teraz tak, i teraz w końcu mogę się trzymać. Działa. Wtedy to było zepsute, mówiłem. Dobra. Jest to pierwsza seria LEGO, którą prowadzę już tak długo. Bo pierwszą, taką pierwszą był... Aj, Stark by się tu przydał. Pierwszą. Było Minecraft. Minecraft... Nie, Minecraft, co ja gadam, Lego Worlds. A potem było Ninjago, no i Marvel. Dobra, i co ja mam tutaj zrobić, co?
Tym dzieciakiem chyba powinienem tam wrócić, tak mi się coś wydaje. W sumie nie mam jak tam wrócić. Czy ja znowu zepsułem coś? No logicznie, rzecz biorąc, mówiąc... Tu. Stark, wykombinuj coś. O. Okej. Ale świetnie, że to znowu działa. Pią. Cyk. No i mamy to, dokładnie tak. Cyk. Stark, lecisz. A, musimy pierw go naprawić, dobra. Nie zauważyłem, że jest zniszczony. No i tak jak też już mówiłem, zapraszam was do poprzednich filmów na moim kanale z tej oto gry, serii. W prawym godnym roku oczywiście tu, o, nade mną, tam będziecie mieli całą serię. Pią. 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 Jeszcze raz Stark. Pięknie. Mamy drugi generator. Świetnie. Yeah, w końcu robimy progress. Cieszę się powrotem do tej gry, mimo że trochę go przedłużałem. Parę dni, jak nie miesięcy temu miałem to nagrać, ale to tam, no, wiecie. Ktoś jak kocha, to wraca. I wróciłem. Nie, to się mówiło, jak kocha, to wróci. Tam jak wróci, to kocha. Ale wróciłem, no. To znak, że kocham. To może tylko Ultron. Mam Ultrona oczywiście, ale... W nieskończonych misjach nie mogę. Co to było? Zrobiłem coś. Siemano. Pani Stanley. Pomóż Starkowi. Lecisz. Hulk by się przydał. Fakt, ale młody jest dobry. On dużo wali tymi pociskami, zadaje dużo obrażeń. Nie wiem, jakbym miał się... A, to tak, dobra. Rozpierdziel klocków. Klockowy. Tak, do tego ninjago też oczywiście wrócimy. Pokocham tego ninjago. Yeah. O, to jest ta restauracja z Iron Mana 3. Okej. Ta co się w Iron Mana bawi. Dobra. Dobra. Dobra, strzelaj młody, po prostu strzelaj. W końcu. Ja.
To bym wybombię to chyba. Tak. Tak jak w filmie. Ale trochę inaczej tam było. Bardziej realistycznie. No. The Mandarin turned out to be a washed-up British actor called Trevor, and the real villain was actually someone familiar. Not an ex-neighbor, but a nerd turned superhuman called Aldrich Killian. I've got to admit, he was looking much more suave these days. Killian only went and took me hostage, exposing me to Extremis. He also kidnapped me too, and planned to serve him. Tony turned up to save the day, this time with Iron Patriot to będzie miniaturka. And his entire back catalog of Iron Man suits. The 10-year-old with the potato gun would have come too, but he had to tidy his room. To jeszcze nie koniec? O, no. No tak, finał. O, ja i War Machine. Siema. Ja mam strój z ten. No. Strójki. Pamiętam misję z Iron Manem i Doktorem Strange'em. To były czasy. No, to wszystko pamiętam. Zdrojem z pancerzem nie ma opcji, że padnę. Nie ma szans. On jest po naszej stronie, prawda? Tak. Jak widać. Chcemy to. Co tam jest? Zapewne to jest postać. Chwila. Tu by się Clint przydał. Tak, mówiłem. Świetnie. Dziękuję. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, lecę stąd. Pewnie tylko Thor albo Stark. Nie, przepraszam. Thor albo Hulk mogą to nazwać. Co płonie, to płonie. A, tu była tylko drabina, dobra. Czy tu pisało Roxxon? Tak. Przypomina mi to grę marvelowską o Milesie Moralesie. Też badajcie, ogrywałem. Ogrywałem wszystkie gry o Spider-Manie, poza Spider-Manem 2, bo jeszcze na PC nie ma. A powinna, miała być już dawno, w kwietniu, marcu. I dlatego wam mówiłem, no czekajcie, marzec, kwiecień, ale to będzie mega miesiąc. A wyszło jak zawsze. Obietnice, obietnice i nie ma nic. Obietnice i donice. A pograjmy chwilę War Machine'em. Przecież też on nie jest jakiś zły. Pamiętajcie, że jeszcze sobie przypominam, jak to się grało nimi, nie? Sium, będzie pchanie.
Au, ała. Aucia. Okej, jestem ten z trójki. Aj! Biedny kostium. Pierwsze ty spadasz. To po pierwsze, po drugie leci to. Po trzecie wylecicie. Tak jest. Po czwarte ja sobie lecę tu. Aaa. Bo chujdą by się przydała. Widzicie, od razu już wykminiam, o co to tu chodzi. Magnetico. No wiem, że Magnetico. Ta mandarynką chyba już co najwyżej, no. Też potrafię radzić. Ej, pozwolisz, że poczekasz? Ja tu mam strój. Mam tam strój. Stary, muszę się tu dostać. No dobra, nie, to nie. Sam tego chciałeś. Dobra, Tony. Łączymy siły. Ta, teraz ja cię trochę porażę. Spada śmieciuchu. No. No chodź i walcz, no. Nie uciekasz mi tu. Słaby ten boss fight. Cóż, jak na pierwszy raz po powrocie, to wręcz idealny, sam raz. Dobrze, Stark. Mamy serduszko. Nawalamy. Nawalamy w typa. Ale z typa. Teraz jest twój czas. Lecisz. To twój czas. Chyba chwila dla debila. Spadasz gościu na dno. To War Machine nie może? Tylko Stark? Czemu nie mam zbroi znów? On mi ją zniszczył chyba. Wywalaj. A i dlatego to idziemy po zbroję. Dobra. Tamto jakby nic, to czeka po prostu ładnie, kulturalnie, no. To będzie ta scena. Tak, wiedziałem. Kocham tę scenę. Killian was still up for another round. Luckily for Tony, I was in no mood for any more nonsense. Combining my terrifically toasty powers and an Iron Man repulsor, I flame-grilled the big geek. With that maniac out of the way, Tony celebrated by blowing up all his suits, promising to spend the holidays with me, rather than with a screwdriver and an arc reactor.
With the president now safe and sound, Tony promised to use his super genius to find a cure for the extremis enhancement. Straight after we'd had a festive dinner. Oh, and after he'd had his shrapnel removed. Oh, and don't forget, he is Iron Man. Yes! Po tylu miesiącach. Kończyliśmy to. Dobra. 100% aż. Wow. Harley Kenner. No i widzicie teraz moje zasoby postaci. Iron Man MK42. Iron Patriot. Świetnie. Pepper Potts MK42. Aldrich Killian. Tego trzeba kupić. Dobra. Pomijmy sobie tych Stanley. To wszystko. Złote klocki TP. A kontynuacja w następnych odcinkach. Siemano, jestem Miles Morales. Dobra. I teraz tak. Zostało nam parę misji. Ale to już niedługo. Więc no. Subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnych misjach. Do zobaczenia. Kocham was. Pa, pa. Subskrybujcie kanał Eluvina.